Oto ostatni przedstawiciel 16-bitowych komputerów osobistych, jednostka z procesorem 286. Intel szacuje, że na całym świecie zainstalowano ponad 15 milionów komputerów opartych właśnie o ten procesor. Oczywiście nie wszystkie były produkcji Intela, dużą cegiełkę dołożyło tutaj AMD, produkując ten procesor znacznie dłużej, wydając go w wariantach o taktowaniu 16, 20 oraz 25 MHz. Dopytywałem taty, którego serdecznie pozdrawiam, być może ogląda. W naszym domu pierwszym komputerem był właśnie ten oparty o procesor 286. Pamiętam, że ekran tego komputera był bursztynowy, tutaj mamy wariant czarno-biały, ale co ciekawe, ten model konkretnie już potrafi wyświetlać obraz w kolorze. Na początek opowiem Wam krótką historię 286, by zarysować kontekst, następnie pokażę mój egzemplarz, mam tutaj fajny model Highscreen 286 o taktowaniu 16 MHz z pamięcią aż 4 MB. Większość gier, nawet tych z końcówki lat 80., nie wymagała więcej niż 2 MB pamięci. Na deser zostawiam gry z epoki, zaczynamy. 286, a dokładnie 80286 to ostatni przedstawiciel 16-bitowego procesora z 24-bitową magistralą adresową wyprodukowany przez Intela. Ciekawostka, 32-bitowy procesor i do dziś znany nam standard architektury x86 Intel wprowadził wraz z premierą 386, technologię x86 Intel opracował jednak jeszcze przed wydaniem na rynek 286. Dlaczego więc Intel nie zdecydował się na architekturę x86 w przypadku 286? Naturalnie do gry weszli księgowi. 80286 jest wyłącznie ewolucyjnym następcą modelu 8086 i 8088, którego pokazywałem przy okazji filmu o IBM 5160. Niedawno również Zmasło przygotował ciekawy materiał o pokrewnym modelu. Procesor zaprezentowany został już w 1982 roku, wyprodukowany w procesie technologicznym 1500 nm. Dla przykładu Intel 8086 wyprodukowany został w procesie technologicznym 3000 nm i posiadał 29 tysięcy tranzystorów. Jego następca, czyli 8286, to już proces technologiczny 1500 nm i aż 134 tysiące tranzystorów. A dla porównania w ramach ciekawostki taki współczesny Ryzen 5 7600, którego niedawno testowałem, to proces technologiczny 6 nm i aż 6,5 miliona tranzystorów. W latach 80. standardy wyznaczał ciągle IBM i dogadując się z Intelem jako pierwszy wprowadził 8286 do masowej produkcji, wydając następcę swojego flagowego modelu PC XT 5160. Model 5170 od IBM, zwany również jako PC-AT, czy może przystępniej dla nas PC-AT, to skrót od Advanced Technology, nie jak w przypadku skrótu XT, który tak naprawdę do dziś nie wiadomo co oznacza. IBM nigdy bowiem oficjalnie nie powiedział i krążą jedynie domysły. 5170 już z 16-bitowym złączem ISA wyznaczył standardy na kolejne lata. Od tej pory rynek zalewały kolejne tysiące klonów zgodne już z PC-AT. Dużą zaletą, ale również największym ograniczeniem 286 było zachowanie kompatybilności z programami pisanymi z myślą o 8086. Niosło to sporo ograniczenia, Intel nie tworzył procesora 286 z myślą o domowych komputerach, procesor wprowadził więc adresowanie pamięci w trybie chronionym z obsługą aż do 16 MB. To przeogromny skok względem poprzednika mogącego pracować z pamięcią do 1 MB i zachował również adresowanie w trybie rzeczywistym. Takie rozwiązanie powodowało ból głowy programistów na początku lat 80. Wykorzystanie pamięci z puli powyżej 1 MB w trybie chronionym było niezwykle problematyczne. Rozwiązanie mogło być przełączanie się między trybem chronionym a trybem normalnym, jednak wejście w tryb chroniony na 286 to bilet w jedną stronę. Jeśli chcesz wrócić do trybu rzeczywistego, musisz zrestartować procesor. Bill Gates miał nazwać 286 procesorem z martwym mózgiem właśnie z tego powodu. Jeszcze Windows 3.1 wykorzystywał 16-bitowe adresowanie pamięci w trybie chronionym, co zapewniło wsteczną kompatybilność z procesorem 286, jednak wersja 3.11 już tej opcji nie miała i działała wyłącznie w 32-bitowym środowisku. To właśnie wraz z 286 rozpowszechnił się kultowy przycisk turbo. Niektóre starsze gry, których wydajność ustalana była na cykle zegara procesora, stały się niegrywalnie szybkie, dlatego powszechnie zaczęto stosować przycisk turbo, którego głównym zadaniem było ograniczenie wydajności procesora o połowę, tak by zrównał się z poprzednią generacją Intelem 8086 i 8088. W ogóle tak sobie myślę, kto wpadł na pomysł nazwania tego przycisku turbo, skoro jego głównym zadaniem było ograniczenie wydajności o połowę. Czy nie mogli go nazwać przykładowo slow? Nie wiem, idziemy dalej. Highscreen 28616 to już, jak sama nazwa wskazuje, komputer z procesorem 286 o taktowaniu 16 MHz. Nie jest więc już to produkcja Intela, tylko akurat w tym przypadku AMD. Mamy na pokładzie 4 MB pamięci RAM. Jest to trzecie podejście do produkcji pamięci operacyjnej w komputerach osobistych. Zaczynaliśmy, jak w przypadku IBM-a 5160 od modułów montowanych bezpośrednio w płytę główną. Później przez chwilę pojawiły się 30-pinowe moduły SIP z wystającymi nóżkami. Szybko jednak zostały wyparte przez moduły SIM, przypominające bardziej te klasyczne, znane nam kości pamięci. Komputer wyszedł pod koniec lat 80. Jest to kompaktowa konstrukcja produkcji niemieckiej. Widać w niej już efekty standaryzacji AT. Druga połowa lat 80. to prawdziwy rozkwit napędów optycznych oraz dysków. Mamy więc już tutaj dysk 3,5 calowy montowany w zatoce 5,25 cala o pojemności 42 MB. Do tego stację dyskietek 5,25 cala o wysokiej gęstości i obsługę dyskietek 1,2 MB oraz klasyczną stację dyskietek 3,5 cala 1,44. Jest również klasyczny zestaw przycisków na czele z omawianym turbo oraz wyświetlacz częstotliwości procesora. Monitor jest czarno-biały, 12-calowy, jednak prezentowany komputer potrafi już wyświetlać obraz w kolorze, jako iż mamy tutaj kartę graficzną w standardzie VGA o zawrotnej ilości pamięci VRAM 512 KB. Odpalmy więc tego potworka. W BIOSie za dużo ustawień nie znajdziemy, większość konfiguracji odbywa się za pomocą fizycznych zworek. Możemy ustawić zegar, zainicjować dyski oraz napędy. Osobno mamy również narzędzie diagnostyczne do sprawdzania dysków, napędów optycznych, pamięci RAM oraz testowania karty graficznej. Nie pamiętam dlaczego, ale zainstalowałem tutaj DOSa 3.3, dokładnie to PC-DOS 3.3, a więc odpowiednik MS-DOS. Tyle, że pisany przez Microsoft dla IBM. 286 debiutował w komputerze IBM w roku 1984. W polskich domach jednak pojawił się znacznie później, najczęściej na początku lat 90. Warto tutaj nadmienić, że w roku 1989 debiutował już procesor 486. Byliśmy więc mocno w tyle. Na szczęście większość producentów gier nie pozostała obojętna na 15-milionową sprzedaż procesora 286. I jeszcze na początku lat 90. gry pisali z myślą o uruchomieniu ich na słabszych jednostkach. Prince of Persia pokazywałem już wraz z przeglądem gier DOS, ale to klasyk, którego nie mogło zabraknąć, szczególnie w tej postaci, a więc ekran czarno-biały i wyłącznie PC speaker. Karta dźwiękowa kosztowała fortunę i przy 286 spotkać można było ją niezwykle rzadko. Gra działa bardzo płynnie, nie pojawiają się żadne spowolnienia animacji, można więc przyjąć, że na 286 pogramy w Prince of Persia. Pierwsza odsłona Test Drive wydana na PC w 1989 roku. Dzisiaj jest już toporna, ale w chwili debiutu uznawana była za jedną z najlepszych. Krytycy docenili dobrą grafikę oraz dźwięk. Bardzo dobrze wypadał również gameplay zróżnicowany zależnie od wybranego pojazdu. Kolejna gra popularna z przełomu lat 90., czyli Lotus. Lotus The Ultimate Challenge, wydany w roku 93, zwany również jako Lotus 3. O Dumie możemy zapomnieć na 286, a czy pierwszy Wolfenstein 3D z roku 92 będzie działał dostatecznie szybko? Jak widać, rozgrywka nawet na pełnym ekranie jest w miarę komfortowa. Street Rod, wydany w 1989 roku, to prawdopodobnie moja ulubiona gra z ery 286, nie jest to bowiem typowa gra wyścigowa, mamy tutaj również elementy ekonomii. Grę zaczynamy z niewielką ilością gotówki, którą naturalnie przeznaczamy na zakup pierwszego samochodu. W garażu możemy dokonać jego szeregu napraw i modyfikacji, zmieniać pojedyncze podzespoły silnikowe lub cały silnik. Wymieniać opony, olej, paliwo. Następnie, gdy już to wszystko mamy za sobą, ruszamy w miasto. Wyścigi możemy toczyć na krętych trasach lub klasycznie 1/4 mili. Musimy również uważać na patrole policji. Gry z ery 286 to prawdziwy generator wspomnień. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie Wy macie wspomnienia z wczesnych gier DOS-a. Z pewnością wykorzystam Wasze propozycje wraz z tworzeniem materiału o komputerze 386, A teraz chciałbym ogłosić jeszcze wyniki drugiego konkursu na potrójne wentylatory firmy Deepcool. Do rozdania były 3 zestawy. Pierwszy zestaw ląduje do Quantum Bard. Quantum Bard, którego komentarz był inspiracją do stworzenia dzisiejszego materiału. Warto też wspomnieć o AST Premium 286, solidny komputer klasy PC, który zdobył uznanie na rynku w latach 80. AST Premium 286 miał procesor Intel 80286, działający na częstotliwości 12 MHz, co czyniło go jednym z najszybszych komputerów tej klasy. Pozostałe dwa komplety lecą do Paweł Pstrągowski i The Detective za propozycję komputera z Windowsem XP. Dziękuję bardzo za Wasze propozycje konkursowe. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrybowania i dzielenia się opiniami w komentarzach. Pozdrawiam, Mani z kanału ManiTech.